Siema, siema, jestem Rajot Gplay, to jest kącik naszej serii na wschodzie, oczywiście na mapie Eastern. I cóż, zima nastała powoli, tylko nie wiem czemu ta trawa tutaj rośnie. Czy to się zbugowało, czy może jakiś geo nie współpracuje z tym? No nieważne, mniejsza od tego, wiecie. No napadało śniegu, już dosyć sporo, samochody sobie jeszcze jeżdżą, sprawda, jakoś szybko. Ślizgawica na drodze, jak nie wiadomo co, ja dzisiaj dopiero skończyłem, to sobie odśnieżać. I jedziemy dzisiaj na sprzedaż naszych upraw. Dodatkowo sobie trochę, właśnie trochę podśnieżamy, więc taki odcinek dzisiaj z odśnieżania troszeczkę. No więc, no wiecie, trochę porobiłem, jakąś bawanką ulepiłem nawet, zdarzyło się, więc tak. No więc już wam mówię, jak to działa teraz, na razie tylko to odłożę. Słuchajcie, doszło parę krówek. Co do właśnie samych krówek, patrzę, dzisiaj będziemy sprzedawać zboże, ponieważ jest dzisiaj naprawdę w piku. I chciałem sprzedać pszenicę oraz owies. Jęczmień tam sobie poczeka z rzepaką. Rzepaku nie mam za bardzo. Zaraz zobaczymy, jak tam z rzepakiem stoimy. Jeśli ktoś nie wie, czym jest Eneba, to już tłumaczę. Eneba.com to nowy rynek gier oferujący ponad 10 tysięcy produktów cyfrowych. Z coraz większym zainteresowaniem rozszerza swoją bibliotekę tak, aby była punktem odniesienia dla wszystkich twoich potrzeb. Gry możecie kupić na różne platformy: Nintendo, PlayStation, Xbox oraz PC. Eneba uważa, że klient nie powinien martwić się, czy jego kod zadziała, czy nie. Dlatego oferuje całodobowe wsparcie na żywo. Pamiętaj, że z kodem Riot otrzymasz zniżkę aż 3% na wszystkie produkty. Rzepak? No 13 ton, więc chciałem ogólnie wywieźć te, wiecie, owies i pszenicę. No i podjąć tak w miarę czasu, z miarę czasem będziemy jakoś to tam wywozić, powiedzmy, nie? Więc dzisiaj taka akcja. Ponadto krówki, 14 już mam. Nie daję im teraz specjalnie słom, ponieważ chcę, żeby mi się gnojowica robiła. Obornik już był w tamtym sezonie, wystarczy. Teraz czas na coś innego, nie? Bo chyba gnojowica i obornik działa tak samo, dajcie znać, czy działa tak samo. No i cóż, i walnijcie hashtag śnieka, ja wam walnę serduszko i tyle. Dobra. Światło są pozapalane, ponieważ za nie dosyć ciemno się robiło. Więc może sobie zgaszę jak na razie. Halo. Halo. No, dobra. Pies wlecie chyba co dało, nie? No nieważne. No więc dobra. Jak widzicie, burty są gotowe, tutaj dzisiaj pod zasyp, tylko z tego sobie trochę śniegu napadało. A nie, już się rozpuścił, dobra. Bo stała na drodze, na zewnątrz i trochę śniegu napada do środka, ale jak już nie ma, to spoko. O właśnie, przechodzenie jest między triggerem a triggerem, troszkę farmik źle definiuje. Koski tam jeszcze są, więc w sumie kurczę, nie wiem, czy za dużo tam tego nie zrobiłem, ale raczej myślę, że to chodzi o to, że mam mało krówek, więc z krówkami też sobie poradzimy niedługo. Mleka jeszcze nic nie robią, po prostu masakra. Tu jest parę jeszcze młodych, trochę dorosłych, ale a to jest jeden byniu jeszcze jest, dobra. No więc sobie wszystko to spokojnie rośnie. A dobra, my zrobimy tak. Na pewno chciałem sobie odcięć drogę dotąd, więc nie mam o dziwo tura, tylko będziemy sobie odcinać jakby tak, po prostu. Wiecie, ręcznie. Jak mi to dużo zajmie, to oczywiście sobie trochę to przytnę, ale raczej chciałbym to jakoś zrobić w miarę, powiedzmy tak, żeby to dobrze sobie tutaj. O, może być taka, zaspo sobie zrobimy delikatnie. A co to takie dziwne jest? Bo to jest ten pliczek na przykład, który tam mi uniemożliwia to. No nie wiem, szkoda. No nie, może jakoś tak sobie porobimy. No więc albo może tak, nawet tak pogarniamy. Okej, okay, dostodoły. Zawrotka, może gdzieś tylko psa wysypiemy. Bo chciałem troszkę jeszcze właśnie pogarniać. Śnieg mi ładnie napadało, więc nie jest jakoś dużo tego śniegu, co prawda. Myślałem, że tego śniegu będzie więcej. Mimo wszystko i tak spoko, że w ogóle coś spadło, bo mam jakąś tam zawsze fajną akcję i tak dalej. Ale widzę właśnie ten śnieg i też ogarnąłem, że muszę troszkę poprawić te teksturki i w sensie zrobić te nowe tekstury na wiosnę? Nie, na jesień, na zimę. Nie, co ja gadam? Na zimę. Nowe tekstury, trawę na zimę muszę zrobić, nie? Okej. Okay. Śniegu nawet chyba nie będę miał robić jakąś akcję, której będę śnieg wyrzucać, ale z tego co widzę, nie jest tego jakoś specjalnie za dużo. Więc raczej śniegu gdzieś tam wyrzucać nie będę, tylko po prostu gdzieś tutaj na gospie powiedzmy jakoś tak porozrzucam, a potem tutaj tak się rozpuści, jak będzie już okazja do tego, nie? Dobra, jeśli tylko tutaj to ogarniemy. Tam z tyłu może jakoś powiedzieć, że potem śniegu tego w sumie nie jest jakoś dużo specjalnie. Mimo to no troszkę trzeba ogarnąć, żebym się nie zakopał, bo jak będę jechał z dużą ilością tych ton, powiedzmy, no to może być ryzyko, że po prostu ten śnieg gdzieś mi tam się wejdzie pod te koła i po prostu stanę, a tego bym nie chciał potem odkopywać tego wszystkiego jeszcze raz. Więc wolę sobie teraz odśnieżyć i mieć z bańki.
Może teraz sobie wysypiemy. Już w sumie oczy, żeby sobie jeszcze ten. Tutaj. Troszeczkę. Wiecie co, może nawet myślę tak, żeby nie przestawić na przykład tego naszego MTZ-a. I tam go dopiero, tam jeszcze pociągnąć do tego zrobić. Odciężenie. Odciężyć sobie do. A, czekajcie, może tak położę. Dobra, może nie poleci. Odciężę sobie do środka. Właśnie, cała marchewka w ogóle nie poszła. Jakby kto pytał, marchewki już prawie nic nie mam. Więc w sumie szybciutko to poszło w miarę jako tako. No i na kolejny gdzieś tam sezon pewnie marchewki sobie zasiejemy. Mam też zarobisty pomysł na kupno nowego pola. Już tam powiedzmy byłem oglądać. No i fajne, bliziutko. Dobry klimacik będzie i trochę większe pole, większe kawałku. Potem jest chyba prawie 2 hektary czy półtorej hektara, coś takiego. Wiem, że jest dosyć na pewno więcej niż mam w kawałkach tych co teraz. Więc na pewno będzie to dobry pomysł. I kosztuje tylko 50 tysięcy, więc po 10 sprzedawaniu myślę, że zaoszczędzimy sobie troszkę kaski. O, tak myślę, będzie ok, nie? Jak odciężymy sobie. Raczej nie ma więcej co tutaj szaleć. Coś jeszcze może tutaj trochę ogarnę, tak to po podwórku. Tak po szybkości tylko. Nie chcę, żeby marnować cały odcinek z tego na odciężanie, ale w sumie tak sobie troszkę pociężamy. Troszkę coś tam porobimy sobie, bo nie chcę też, jak mówiłem, cały odcinek odciężać. Na pewno chciałem się sprzedać trochę zboża. Może nawet jakieś dwa kursy zrobimy. Kto to wie, kto to wie. Potem ma już ponoć to spadać, ale no zobaczymy, nie? Tak tylko mogę w sumie spekulować na ten temat. Dobra, czy tam z tyłu jeszcze coś jest? W sensie, czy z tyłu trzeba odciężyć? Bo być może będę musiał sobie jeszcze odciężyć sam z tyłu. Dobra, to też sobie trochę odciężymy. Ale właśnie dużo specjalnie. Powiedzmy gdzieś tylko tak. Zrobimy sobie jakieś przejście dookoła eleganckie. Bo będę tutaj często jeździć. No i w tą stronę sobie rozsypiemy. Spoko, trochę tak pociężamy sobie to. Obornik, widzicie, daje radę. W sensie trochę zamarzł mi, ale trudno. Jakby nie będę sam specjalnie nad tym płakać. Czekajcie, ja dopiero zjeżdżałem tutaj, a tu już posypam sobie po tym. Po ziemi. Cóż, trudno się mówi. Tak jest, się trzeba dwa razy robić. Szkoda, że tego śniegu, jak mówię, nie ma takiej dużej ilości, bo fajnie byłoby jednak w takich zaspach sobie podziałać. Ale powiedzmy, no zawsze tak jako śniegu też uda nam się tutaj, żeby ten śnieg tak napadł. Napadał? Napadał chyba, napadał. Jak wiecie, jakieś wielkie zaspy. Więc dobrze, chociaż tyle tam mamy. I fajnie, że mogę sobie coś taką akcję porobić. Też nie chciałem jakieś tam lemieś zaczepiać, czy pługu specjalnie do śniegu. Bo widzicie, no nie jest to specjalnie dużo roboty. A tak sobie tylko szybko łopatą ogarnę, mychcy, kwuch i jest wszystko po sprawie. Więc mega, mega fajnie. O, może tu sobie teraz wysypiemy. Wiem, że powinno to być tak, że wiecie, chodzimy sobie i zbieramy cykwuch, łopata, łopata. No ale jeżeli na przykład tutaj widzicie, nie ma dużo śniegu, bo to jest tak naprawdę nie za wiele, no to wtedy musimy jakoś tak to działać, nie? Tak z tym działać, więc nie będzie problemu chyba. Się skupię na tym, żeby to dobrze odciężyć, bo chcę już sobie jechać sprzedawać. Tak powiedzmy gdzieś do 10 minut odcinka. Odciężymy sobie potem dwa kursy ze sprzedaży. Na pewno te słoneczniki chcę posprzedawać, te wszystkie te soje niepotrzebne. Bo to jakby mi się na pewno nie przyda już w ogóle. Albo już w silosie, jak wiecie, na start. Więc no. Tu nie mam tak, że jakby gram sobie od początku z wami, tylko tam gdzieś już na jakąś tam na jakiegoś tam save'a sobie weszliśmy, powiedzmy, takim mini roleplayem. Przez co. Okej, okay. No jest chyba okej, tutaj, nie? Tu może trochę jeszcze odśnieżymy, bo faktycznie może być trochę tutaj ciężko z tym przejazdem. I tutaj podobnie. Dobra, tak widzę, że jest okej, okay, tak. No i dobra, odśnieżone. Więc wychodzimy. Godzinka ogólnie jest 12:36. Mamy też wczesną zimę ogólnie. No i zachmurzenie, 2 stopnie się ciepła jest, więc spoko. Czapkę nałożyłem i lecimy, nie? Dobra, odłóżmy sobie łopaty tutaj koło domu. O matko, nie do domu, koło domu. Dobra, spoko. No i co? I siadam do MTZ-cika i będziemy wysypywać, nie? Powolutku. Tylko teraz tak. Ja nie wiem, czy ja... albo w sumie dobra, chyba jakoś damy radę. Bo zrobimy sobie taki myk, że sobie zaczepimy najpierw tą ruską przyczepę. Okej.
podczepiamy. Jeszcze nic nie będę sypał, poza prawda, bo dopiero później sobie wysypię. Jakoś tam powiedzmy będę miał troszeczkę więcej. No już jak podczepimy sobie tamtą autosankę, wtedy dopiero sobie zaczniemy sypać, bo teraz troszkę nas może zejść, a jeszcze nie chcę kręcić przyczepu, która jest cała nasypana, nie? Okej, jakoś tak powoli postaram się tutaj wycofać, ale nie wiem, czy mi to doskonale pójdzie, jakbym chciał. Ostatnim czasem troszkę mam problemy z tym cofaniem. Oj, chyba się tak aż nie, za bardzo nie złamie. Trochę sobie podjedziemy. Dobra. Powolutku, powolutku. Lepiej sobie raz cofnąć powoli, niż trzy razy kręcić, nie? Troszkę sobie złamie. Chyba troszeczkę nie do końca mi to wychodzi. Muszę, sorry, bliska, teraz chciałbym trochę się skupić na tym, żeby, teraz pójdzie lepiej. Powinien się nie za mocno, chyba trochę za mocno. Dobrze idzie, dobrze idzie. Już odwrócę. O, dobra. Dobra. Chyba nawet idealnie mi się uda podczepić to, nie? Dobra. Chyba jest spoko, ej. Coraz lepiej to cofanie idzie, nawet tutaj chyba w miarę spoko. Czekajcie, trochę sobie odjedziemy, tam jeszcze kabel nie podczepiłem. A tam się już nie zmieszczę. Więc sobie tylko tak odjadę, o. Spoko. No, więc się sprzedaż pszenicy w sumie, albo nawet, może wiecie co? Walniemy w sumie te wszystkie słoneczniki i tak dalej. Te takie dupererki, które tam gdzieś powiedzmy będą mi na razie niepotrzebne za bardzo. A sobie to pszenicę i tak dalej, i ten jęczmień zostawimy gdzieś sobie na wiosnę. Jak tam troszkę cena, to sobie w piku jeszcze bardziej będzie dobra. Więc tak, zobaczmy sobie, co teraz, czego ma najwięcej. Ja mamy wszystko po trochu, kukurydzę w sumie bym nasypał sobie na to przyczepę. Tylko właśnie, czy kukurydza stoi dobrze? Kukurydza w sumie tak stoi średnio, no ale i tak bym ją w sumie sprzedał. I soja. Soja tragedia, więc soja nie. Słonecznik tragedia, to więc nie. Owies mógłbym sprzedać i kukurydzę w sumie. Owies i kukurydzę. Więc dobra, to sobie nasypię kukurydzę. O matko, troszkę nierówno podjechałem. Dobra, okej. Okay. Nie kukurydzę, tylko soja, tak? Nie soja, tylko owies. Okej. Okay. Elegancko. No i ruszamy. Czy to mam zamknięte bramę? Otwarta jest, no i spoko. Dobra. Tu jeszcze siernisko trochę wystaje się przebija, tam powiedzmy trochę, więc z tym czasu jeszcze będzie, bo to jak mówię, na wiosnę sobie stawimy. No i kolejne pole, które kupię sobie na wiosnę, też będziemy siać tym zbożem jarym, a nie ozimym. Okej, okay, powolutku sobie pojedziemy. Żeby stąd tutaj nie ruszyć, o, mi się to rozpędza, ty. I sam jedzie? Chyba nie, chyba mam luzik. Znaczy, mało kto gdzieś tam jeździ w zimie, co nie? Tak jak ja. Nie będę go tam specjalnie szarżować, będę sobie raczej jakiegoś jechać powoli. Ale spoczko, taka zimowa akcja. Dawno w sumie, kurczę, tak w zimie sobie pogrywałem, nie? A to naprawdę spoko. Nie, fajnie, bo wanki polepione, kurczę, śnieg na dachach. Dobrze to wygląda. Drogocznie żadna jak zwykle. Tam ktoś jeździ. Bardzo fajnie. Cieszę się tym, cieszę się bardzo, że mogę w końcu to zimę pokazać na Eastern. No ale ta trawa jest do roboty, nie? W sensie tę trawę muszę jakoś poobcinać. Na pewno, żeby ona tak nie wyglądała. Ale to z czasu, spokojnie, wszystko się ogarnie. Dobra, odcinka mam 14 minut, więc w sumie spoko. Jakby tak mi się udało pojechać, wrócić i jeszcze raz pojechać, to byłoby spoko, bo byśmy mogli sobie wtedy dwa razy sprzedać. Mam co prawda 62 000 na koncie. Hajsiki za koszenie tamtego boiska przyszły i fajnie, przy okazji sobie też krówki dokupiłem jakieś tam, więc najsik, nie? Dobra, tylko teraz tak. Dobra, nie, wszystko się trzymało, tak patrzę w lusterku, czy mi się wydaje, czy nie, ale jednak jest okej. Gitarka. To jest skup tego jest. Zboża. Znaczy nie zboża, tylko słomy. Też ogólnie bardzo dużo słomy i myślałem nawet nad tym, czy by trochę z tej słomy nie sprzedać, powiedzmy, bo będzie mi tego za dużo.
A powiedzmy w kolejnym, albo w kolejnym po prostu sezonie zamiast na słomy to na sieczkę strzelić wszystko i tyle. Tam powiedzmy tylko z jedno pole sobie walnąć na słomę, a reszta wszystko w sieczkę pójść. Żeby jakoś tak to lepiej trochę wyglądało. Okej. Okay. Ja pierdziele. Ty, no nie no. Jak to ma być? Tragedia. Tragedia po prostu. Ja teraz sobie wyobrażam po prostu czat, nie? Jak wszyscy XD piszą. Nie no, wypadek za wypadkiem po prostu. Masakra. Ej, ale czemu to tak to zielono się tutaj zrobiło? Tak zielono to nie powinno być w sumie. Ja się, ta trawa mi tutaj troszeczkę tak, jak wiecie. Tu już chyba rozsypiło się na polu, bo ziemia. Właśnie, czy ten scenariusz tak to działa, że jak jest zakultywatorowane, to po prostu jakby nie znika? Czy tam nie pojawia się śnieg? Czy jak to działa? Bo ja w sumie nie wiem. Na niektórych polach jest, na tych zakultywatorowanych nie ma śniegu. Dziwne. To dalej nikt samochody nie wyciągnął. Masakra jakaś. Dobra, więc synek, nie będę tak tańczył po tej drodze. Bo chcę jechać cały. Dobra, tak przeczuwalnie. Ile mogę tutaj z tego pieniędzy zgarnąć? 5000 za kukurydzę. Z czego tam kukurydzę jest 1500? Więc jakieś 7-8 koła byłoby spoko w sumie, wziąc kukurydzę. No i owiec tam po 1000 z hakiem jest. No to tak powiedzmy, no 16 tysięcy. Jakby wziąć za całość, to będzie ok. Wreszcie ukryłem, że się chciałem dobić do tych 100 tysięcy. I niebawem też zakupić pole, może nie w tym odcinku, ale w następnym. Ale dziś taki odcinek trochę, no wiecie, no zima, no co mamy robić w zimie, nie? Jeszcze może do lasu pojedziemy, coś tam drzewo pogarniamy, ale no nie wiem, w sumie zobaczymy. Mogłem w sumie gdzieś tam do lasu jakoś zrobić wycieczkę tamtego swojego, żeby coś tam powycinać, nie? Nie było w sumie tak całkiem źle. Dobra. Za mną procesja. Jak zwykle. No ale no cóż, ciągnik jedzie, no to nic nie poradzę. Dobra, powoli będę się szykować do wysypu w miejscu. No, jestem ciekawy. Za kukurydzę, jak mówiłem, nam około 8. Zobaczymy, ile dostaniemy, nie? 8. 7,5. No dobra, no to jest w miarę okej. Okay. Nie jest tak źle. I owiec. No to też mówiłem 8, ale to może być nawet dyszka w sumie. No, tu dyszka może być. Ale zobaczymy. Tak, będzie dyszka chyba. 14 nawet, wow. No to 14 plus 7,5. To nam wychodzi jakieś 20... 1 tysięcy? 21,5 tysiąca około. Więc w sumie najsik. Co by nie było. No dobra, jedziemy oczywiście po kolejny kurs. Nie wiem też, czy wam to po prostu jakby to pokazywać, czy zrobić po prostu cięcie, ale może w sumie walne cięcie, żeby was tak tym nie zanudzać. Powiedzmy czy coś, chociaż albo nie, dobra, dojedziemy sobie na gospo i tam walne cięcie, już powiedzmy będę dojeżdżał, nie? Bo już drugi raz chyba nie będzie to miało sensu, tego jeszcze pokażę od razu drogę powrotną i tej klimacie, jak to wygląda sobie, nie? Całkiem ciekawie to jest. Fajnie. Cieszę też się, że ta droga tak fajnie wyszła. To naprawdę wygląda całkiem spoko. Jak jest takie trzy pasy zrobione, nie? A nie wiecie, cztery czy coś. No bo raczej tam każdy powiedzmy jedzie tym jednym wspólnym zawsze. Ale dobrze to wygląda. Ładne niebo, tam takie niebiesiutkie, błękitne. Widać, że na przykład stąd jest takie strasznie jasne. A tu jest takie niebieskie, nie? Ale czuć taki mróz. Czuć mróz, fajnie to wygląda, nie? No i dobra. Też ostatnimi czasy w ogóle zauważyłem, że YouTube troszeczkę, o dziwo, nie mi zasięgi? Jakby, no wiecie, nie rozumiem, o co chodzi. Bo zwykle te filmy na przykład dobijały tam, nie wiem, w godzinę 3000 wyświetleń. Dla mnie to było takie, no fajnie, spoko. No i tam powiedzmy w dzień, dwa, tych 10 dochodziło, nie? Czy tam do 8. No bo to zależy. I nagle taki totalny spadek w dół, że w godzinę tysiaka nie można zrobić, nie? I oczywiście nie jest tam powiedzmy wasza wina czy coś takiego, tylko po prostu YouTube w ogóle wam nie wysłał powiadomienia, co nie? O tym, że jest film czy w ogóle. Myślę, że jakby nie Discord, to byłoby tego jeszcze mniej. Ale że jest tam powiedzmy na Discordzie jest około no mniej niż 2000 osób, około 1800. No to jakby nie to, no to tak naprawdę większość by nawet, może nie większość, ale jakaś tam część by nie wiedziała w ogóle, że film jest, nie? Więc trochę słabo. Nic nie ma, to nic nie ma, więc jedziemy. Dobra. Piskamy.
Hej, bez i te wszystkie takie pola, takie strawy, to one dalej rosną i są w tym. W najwyższym stadium wzrostu. Może też jakby tego śniegu było więcej, bo to w sumie tylko ile jest? Jedna, dwie warstwy? Chyba tak, tego śniegu już dużo tutaj specjalnie nie ma. Więc jakby powiedzmy było więcej, to być może ten śnieg faktycznie by to jakoś to na to wpływał. A, miałem dać czas razy 5. Właśnie, sorry bardzo. Nie to. O. Naciskamy. O, te cegłóweczki fajnie to wygląda sobie. Taką całkiem. W ogóle właśnie na kierze po tych gospach i tak myślę, ciekawe jakby to było właśnie grać sobie na tym gospie, albo tamtym gospie, nie? Na serii. Ale myślę, że jednak wybrałem taką jedną z lepszych gospodarek raczej. I wygląda całkiem spoko. Tym bardziej też, że w przyszłości, znaczy już mam właśnie wybrany projekt dwóch wiatek, ale chyba będę stał jedną. No, którą z tych dwóch nawet sobie postawię. Bo chciałem po prostu mieć jakieś tam właśnie na zewnątrz pochowane pod wiatą. No i też silos. Silosy farmingowe to do siebie, że muszą być pod kątem 90 stopni, a powiedzmy to gospod pod kątem 45, więc no już nie da rady postawić to i strasznie źle mi ten silos się układa, dlatego troszeczkę będzie to takie nienaturalne, ale no cóż, nie mogę go inaczej postawić, dlatego postawię go po prostu jak będę mógł, a resztę po prostu jakimiś gratami, żeby coś tam porobić, mniej więcej ciekawego. Tak trochę zawiewa chyba na tą drogę, nie? Momentami tak zawiewa. Oj, odjedziemy sobie troszeczkę. Wszystko na pewno jedzie? Na pewno wszystko? Jest, okej, okay, dobra. Tak, jadę sobie na spokojnie, co nie? Po tym lodzie. Dobra, i teraz tak. Co my teraz będziemy sypać? Co teraz będziemy sypać? Wiem, że to jest... Skacze mi ta tekstura poprawia, to oczywiście work in progress. Ale okej, okay, dobra, zajedźmy sobie. Dobra. Więc teraz tak, pszenica, jęczmień w sumie mogę sprzedać. Owiec jeszcze trochę mam chyba. Więc owiec i jęczmień może sprzedamy sobie? Albo rzepak. Nie wiem, to już mi się nie zdualizowało w sumie do końca. Owiec. Dobra. Sobie ten owiec, 5 ton. Nie trzeba będzie cała przyczepa? Mam tu całą przyczepę, dobra. No patrz ty, nie? Jak ten pies się buguje w ogóle, tragedia jakaś. Jeszcze, okej. Owiec, no i tam zostanie nam co? Jęczmień w sumie nie. Może soja, ale jak soja właśnie z tym, jak to soja wygląda? No soja nie jest w piku, kurczę. Kukurudza, ziemniaków nie mam. Mógłbym w sumie sprzedać teraz ten... Ten jęczmień, dobra, walimy jęczmień w takim razie. Jęczmień. Okej. Okay. No i zobaczymy, jak teraz to wyjdzie. Rozsypane całe, więc lecimy. Dobra, to co? Myślę, że powoli tutaj się jakby... będę zbierał do drogi. I widzimy się przez kupy, nie? Jak sobie trochę posprzedaję. Bo co by nie było. No trzeba troszeczkę ogarnąć. Ten odcinek, żeby nie był też taki nudny, a specjalnie co wam podczas drogi powiadał, raczej podczas drogi niewiele wam powiem, więc powoli sobie zjeżdżamy. Dobra, no i ruszam, widzimy się przy skupie chyba, nie? No i dojeżdżamy sobie do skupu, jestem już niedaleko, właściwie już za zakrętem zakręcamy sobie, skręcamy w lewo i będziemy wyładowywać wszystko. Dobra. Przy okazji tak naszła mi taka trochę rozkmina. Czy chcecie, żebym wam nagrał jakieś kolejne work in progress z takim bardziej podsumowaniem, co jeszcze mi zostało do roboty? Bo w sumie mapa już jest tak naprawdę w fazie takiej może nie końcowej, ale już tam testy te swoje przechodzi powoli. No i powoli też poprawiam błędy, w większości raczej już ogarnąłem, więc jestem ciekaw po prostu, czy chcecie, żebym wam po prostu rzucił 10 koła, 10-700 padło elegancko. Żebym wam rzucił po prostu jakiś odcinek, w którym byście widzieli, co jeszcze zostało do roboty i mniej więcej ile na tym pracy zostało, nie? 9 koła elegancko, 103 tysiące. No więc cóż, czuję, że po sprzedaniu jeszcze tego klasa będziemy mieli, bo klasę się sprzedajemy za parę dni. W sumie, no tak myślę, że na początku wiosny sprzedamy sobie klasa i kupimy nowy kombajn. Więc będzie spoko, bo ten trafi do jakiegoś biedniejszego rolnika, a ja sobie kupię trochę większy.
co nie? Myślę, że tak to chyba nawet działa, że się kupuje na wiosnę kombajn. Więc w sumie, powiedzmy, ja sprzedaję, ale ktoś do mnie kupuje, więc ktoś to kupuje, ja kupuję od kogoś tak naprawdę. I taki non-stop rozwój gdzieś tam sobie leci, więc całkiem to będzie. No ale dobra, powracając teraz do tematu Work in Progress. Czy chcielibyście tego VIP-a właśnie dostać? Work in Progress, czyli nie VIP-a, że na Twitchu, tylko wiecie, nie? Czy chcielibyście dostać tego Work in Progress za jakieś parę dni? Jak już tam powiedzmy coś ogarnę? Bo w sumie zostało mi do prawie tylko jakieś 3 błędy tak naprawdę, takich technicznych. A reszta działa, no i jeszcze wersja pod konsolę, która też trochę się zejdzie, bo to nie jest tylko pousuwanie linijek do końca, tylko to jest trochę robienie jakby pewnych rzeczy od nowa dla konsolowców. I uznałem też, że troszkę jak chodzi o tą mapę, no to konsolowcy stracą parę rzeczy, które są na PC-cie. Chodzi mi tutaj głównie o gospodarki, stracą trochę gospodarek, bo no nie będzie to po prostu możliwe tyle im wysłać na konsolę. Także wybiorę jakieś takie najmniej ciekawe, no i po prostu je usunę, co nie? A PC to oczywiście macie to co teraz ja, więc full wypas, full focus na mapę. Full focus? Może to nie. Czy w sumie jest tak, full focus ja mam teraz na mapę, bo jeżeli właśnie, nie wiem czy wiecie, skończył mi się znowu pakiet internetu, 500 giga poszło psu w dupę, no i teraz muszę działać na internecie takim bardzo, bardzo słabym, przez co streamki odpadają, odpada również... przepraszam bardzo, najmocniej, ja to sobie tylko pojadę. Ojej, wymusiłem, dobra, trudno. No już. Więc ja teraz na takie słabe internecie. No i muszę też sobie przy okazji poogarniać parę rzeczy na mapie w tym czasie. Także mam sporo jakby czasu na to. Także jakby kto pyta, to naprawdę niewiele zostało, tylko głównie same takie poprawki, które schodzą się długo, bo trzeba tym kombinować, co jest to, jak to poprawić, co jest przyczyną i czy poprawienie albo usunięcie czegoś nie będzie wpływało na coś innego, co nie? Bo czasami jest tak, że mam jakieś tam tekstury, które... O, świetnie. Które używane są przez... Powiedzmy tak, jedna tekstura jest jakaś zbugowana, nie można jej używać. Muszę jakby wyrzucić albo zastąpić, jak zastąpię, to nagle inny budynek ma całkowicie inne tekstury. I wtedy muszę troszkę z tym się bawić. I to też schodzi z tym się. Dlatego dajcie znać, czy się nie będzie Work in Progress, nie? Bo tam sporo pracy jeszcze zostało na tym w sumie. Ale już ta końcówka. No i powiem szczerze, że jak tam mówiłem wam kiedyś, że mam jakiś taki swój termin odnośnie mapy, kiedy chciałbym wydać, to jeszcze wam oczywiście tego nie powiem, no bo zaraz będzie, a obiecałeś na wtedy, a nie wydajesz, nie? Więc dlatego nic wam to nie mówię, ale termin, który sobie ustaliłem, jest do zrealizowania i jest to naprawdę niedaleki. Ale to nie będę wam mówić jeszcze, nie? Zobaczcie sami wkrótce, powiedzmy to. Jak już tam powiedzmy będę wiedział co i jak, plus minus. W ogóle właśnie zauważyłem, że cień z ciągnika jest widoczny tylko na jakiś tam jakiś promień. A na przykład dalej tam już go, widzicie, tam jest jakiś stary, a tu jest na przykład tam taki ładny cień taki, widzicie, nie? Zobaczcie. Weźmy ten cień. Zaraz, jak ja tutaj. O, chodzi mi o taki cień, nie? Widzicie? Bo to jest taki ładny, tam jest taki paskudny. Więc fajnie jakby taki ładny był cały czas, bo w sumie jak macie full detale ustawione, to czemu tak ma nie być, nie? No dobra. Zajeżdżamy sobie i cóż. Odcinek chyba trzeba będzie kończyć. Bardzo miło, że byliście. Super sprawa, że też te odcinki wam się podobają. Zostawiajcie też łapki w górę, bo one w sumie są teraz ważne. Co by nie było. A, już posłuchałem. No i cóż. Dzięki. Napiszcie, czy wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, to też zostawcie łapkę w górę. Wpadajcie na Twitcha. Do kolejnych. Trzymajcie się. No i cześć. Pozdro.